Cześć, jeżeli zastanawialiście się, czy jest sens sięgać po supporta / healera, to odpowiem, że tak, bowiem nowa bohaterka nie tylko leczy, ale i wzmacnia waszą drużynę, zwiększając atak, crit rate oraz crit damage. Oczywiście, jak zawsze, masa tekstów i słów do zrozumienia, ale spokojnie rozłożymy je kiedy na czynniki pierwsze, tak abyście zrozumieli, jak ona działa. Jeżeli wam się podobają materiały z Wuthering Waste, to nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanał na YouTubie. Możecie mnie polubić również na TikToku po krótsze filmiki i materiały. No i wpadajcie na streamy do mnie na Twitchu. Nick Orchidia. Generalnie Shorekeeper jest bardzo prosta w obsłudze. Używając jej basic ataków generuje sobie staczki i generuje takie jakby motylki. Znaczy to są takie kropki. Po 6 sekundach one się zmieniają w motylki, które będą atakować, więc generalnie tak to wygląda. Ale jak naładujecie jej fortę, to w momencie przytrzymania właśnie ataku ona ściąga do siebie przeciwników i jeżeli są aktywne te kropeczki / motylki, to one też się aktywują i też zadadzą damage. Plus minus tak to działa. Te motyle jak atakują, to też ładują jej Concerto Energy, które oczywiście jest nam potrzebne. A kiedy naładujemy Forte, no to tak jak mówiłam, wystarczy przetrzymać atak, a zużyje wszystkie staki, zadając obrażenia od Spectro i wszystkie istniejące motyle od razu zadadzą też obrażenia celowe. Także easy peasy, generalnie. Następnie mamy skill. Skill po prostu healuje. Stwarza też swoje motyle, one są niezależne od tych od Forte. I generalnie obrażenia od skilla również generują Concerto Shore. Także można powiedzieć, że prosta sprawa. Zabawa się dopiero zaczyna w momencie, kiedy przejdziemy do jej ulta. Sobie go naładuję tylko. I zanim zacznę, to wam go pokrótce wyjaśnię. W momencie, kiedy klikniemy R, to Shore stworzy domenę, której regenerować będzie zdrowie naszego party, ale nie tylko. W momencie, kiedy użyjemy intro skilla na następnej postaci w trwającej już domenie, zmieni ona kolor na fioletowy i zwiększy naszemu party crit rate do 12,5%. Ponowne użycie intro skilla zmienia domenę na złotą, dając kolej naszym członkom naszego party do 25% crit damage'a. I aby mieć pewność, że Shore da maksymalne buffy waszej drużynie, musi ona mieć minimum 250% energy regenu. I ta domena Shore trwa przez 30 sekund. Jej autoskill, jak widzicie, wokół niej tutaj są dwa motylki. I one trwają przez 30 sekund. I jak mamy te motylki wokół postaci, więc to jest nieważne, czy ją zmienimy, czy nie, to dają nam takie efekty. Generalnie dzięki tym motylkom jest trudniej przerwać nasz atak, czy nas wybić jakby w powietrze, więc to jest plus. Oraz obrażenia wszystkich pobliskich członków drużyny zostają wzmocnione o 15%. Także bufuje tutaj jeszcze atak. I teraz tak, ważna sprawa to taka, że intro skill samej Shorekeeper ma dwie wersje. Taką zwykłą, czyli wbija, zadaje damage od Spectro i tyle. I jest jeszcze taki tak zwany super intro skill. I teraz tak, jeżeli jej domena jest nadal złota, jest aktywna i wykonamy intro skilla już na Shorekeeper, to ona wbije do, oczywiście do party, zrobi taką specjalną animację, uzdrowi nasze party, skończy natychmiast stworzoną domenę, czyli ta złota domena się automatycznie skończy, nieważne ile tam jeszcze czasu zostało, i zada bardzo duże obrażenia od Spectro. I teraz ważna rzecz, te obrażenia zawsze krytują, dlatego ona nie potrzebuje w swoich statach mieć crit rate'a, ale ważne, aby miała crit damage'a w substatach. I te obrażenia są uznane od obrażeń od jej ulta. Ten efekt może być aktywowany raz na stworzoną złotą domenę. Dobra, co do pasywek, to Shore ma podobną taką jak do Veriny, tylko lepszą, bowiem gdy postać ma otrzymać śmiertelne obrażenia, Shore uchrania ją przed śmiercią i leczy o połowę jej własnego zdrowia, czyli oddaje jakby 50% zdrowia od siebie i daje ją tej postaci, którą uchrania przed śmiercią. Ten efekt również działa raz na 10
minut. Z kolei druga pasywka to zwiększa Shorekeeper Energy Regen o 10% w trwającej domenie oraz jeżeli macie Rovera wparty, również i on ma zwiększony Energy Regen o 10%. Jeżeli mowa teraz o buildach, no to tutaj Shorekeeper, najlepsza broń na ten moment, na ten patch, jest jej własna, ponieważ ona daje dodatkowo jej 12% HP, oddaje 8 energii po użyciu ulta, a ten efekt może być aktywowany raz na 20 sekund oraz dodatkowo, jeżeli użyjecie skilla, który odnowi zdrowie waszego party, to jeszcze zwiększa atak waszego party o 14% na 30 sekund i ten efekt się nie stakuje. Ale jeżeli nie macie jej brońki, unlucky, to wtedy na ten moment nada się Variation, czterogwiazdkowy Rectifier numer 25 lub Rectifier of Voyager, który jest trzygwiazdkową bronią. Innych broni złotych nie opłaca się jej dawać, bo ona potrzebuje Energy Regenu albo potrzebuje takich typowo healujących tutaj rzeczy, więc na ten moment te cztery bronie są tutaj w polecanych. Oczywiście mówimy tutaj o buildzie pod supporta, a nie pod DPS-a, bo DPS-a tutaj to jak chcecie możecie sobie zrobić, ale szczerze nie opłaca się za bardzo. Co do kolejności talentów pod supporta, to polecam Resonance Skill, Resonance Liberation, Intro Skill, Basic i tutaj Fort jest tak naprawdę umiejscowione na końcu jako ulepszane. Jeżeli chodzi o echa, no to tutaj mamy oczywiście ten set pod heala, Regenerating Glow. To raz, dwa, jeżeli chodzi o cztery koszty, no to mamy to nowe echo, czyli Fallacy of No Return, albo można ewentualnie jeszcze użyć żółwia, to już kto co woli. Jeżeli chodzi o main staty, to tutaj crit damage lub healing bonus, to już jak chcecie. Crit damage, jeżeli chcecie zwiększyć jej obrażenia od super intro skilla, bo pamiętajcie, ona potrzebuje tam tylko crit damage'a, nie potrzebuje w ogóle crit rate'a, bo te obrażenia zawsze krytują. W związku z czym, jeżeli chcecie zwiększyć ten damage od intro skilla, to używacie crit damage'a. Jeżeli chcecie, żeby was więcej leczyła, bo skill issue, no to dajecie healing bonus, to już jest kwestia indywidualna, tak na dobrą sprawę. Trzy koszty energy regen dwa razy, lub jeden energy regen, jeden spektro, jeżeli chcecie dodać troszeczkę jeszcze jakiegoś tutaj DPS-ika przy tym leczeniu i tak dalej. Ale to już jest kwestia taka, w zależności ile jesteście w stanie wyciągnąć jej total energy regena. No i na koniec oczywiście HP procentowe, ponieważ jej heal skaluje się z HP procentowym, a nie tak jak w przypadku Veriny z atakiem procentowym. Jeżeli chodzi o substaty, no to tutaj głównie, chociaż ja tutaj tak na razie jeszcze substatami mam średnio, ale głównie, tak jak zaraz wam pokażę na obrazku, substaty, no to w pierwszej kolejności oczywiście energy regen, oczywiście tutaj nam też chodzi o ten energy regen, też włączając wszystkie buffy, pamiętajcie, bo ona też pasywnie może dostać ten energy regen, więc tam musicie sobie przekalkulować, w każdym razie minimum ona musi mieć 250, jeżeli chcecie, żeby dawała wam maksymalną, że tak powiem, ilość buffów, co jest ważne. Oczywiście. Później crit damage, oczywiście zawsze, jeżeli chcemy jej wzmocnić tutaj tego super intro skilla. Do tego oczywiście też damage od Resonance Liberation, to też w kwestii super skilla. No i potem mamy oczywiście HP procentowy i HP flat, bo im więcej ma HP, tym będzie więcej po prostu leczyła. I w sumie tyle, ona nie potrzebuje tak naprawdę nic tutaj więcej. Ewentualnie możecie jeszcze dodać jej atak procentowy, atak flat, tak żeby jakiś tam damage, wiadomo, też mogła zadać. I to tyle, jeżeli chodzi o jej build. Mi się wydaje, że jest troszeczkę w miarę prosta. Zobaczmy sobie oczywiście też na jej kopię. Czy warto w ogóle wyciągnąć jakieś kopie. Ogólnie rozszerza zasięg tworzonej domeny, wydłuża czas trwania buffów czy heala, użycie super intro skilla nie kończy już złotej domeny. Na drugim domena Shore dodatkowo zwiększa atak waszego party o 40%, na trzecim ult daje Shore dodatkowe 20 Concerto Energy, na czwartym więcej healuje ze swojego skilla aż o 70%, na piątym wydłuża jakby przyciąganie tych przeciwników podczas używania Forte i na szóstym zwiększa obrażenia od jej super intro skilla oraz wtedy Shore dostaje boosta w postaci 500% do krytyki. Damage. Także no, tak to wygląda.
Dobra, jeszcze taki eksploracyjny generalnie feature, bo jeżeli sobie przytrzymacie atak, to ona się zmienia w motylka i ładuje sobie fortę, jak widzicie. Będąc w stanie motylka, możecie sobie zbierać kwiatki. I to zużywa oczywiście waszą staminę, jak widać. No ale do eksploracji bardzo spoko. I od razu ładuje fortę, wypuszcza te motyle i jak je zużyjecie, zadają one właśnie obrażenia, plus ona przyciąga tych swoich przeciwników w taką czarną dziurę, no i wybucha. Także taki feature, moi drodzy, taki feature. Mi się wydaje, że bardzo fajny.